Kochani, mam bardzo, 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 bardzo trudną sprawę do omówienia, do przekazania wam, która dotarła do mnie, ta myśl, ten problem, ten temat dotarł do mnie stosunkowo niedawno. Całe życie uważałem, że ludzie po to mają marzenia, żeby je realizować. Marzenia są po to, żeby je osiągać, żeby kiedyś, że skoro marzę o domku z ogródkiem, to po to, żeby dążyć do tego domku z ogródkiem, żeby robić wszystko, zbierać złotóweczkę do złotóweczki, żeby kiedyś kupić domek z ogródkiem. Jeżeli marzę o samochodzie, to ja marzę o samochodzie po to, żeby ten samochód mieć, żeby posiadać, żeby prowadzić ten samochód. Że jeżeli ja marzę o wycieczce zagranicznej, marzę o tym, żeby wyjechać do jakiegoś obcego kraju, gdzie jest zupełnie inne jedzenie, gdzie jest zupełnie inna atmosfera, gdzie są zupełnie inne warunki, panują, gdzie ja mogę poznać nową kulturę, to znaczy, że ja dążę do tego, że moje marzenia to są po prostu moje cele. Okazuje się, że spotykam ludzi, którzy marzą latami ciągle o tym samym i wcale nie idą w tym kierunku. To znaczy, dotarło do mnie, że ludzie w ogromnej większości boją się swoich marzeń. Że ludzie boją się nie tylko swoich marzeń, ale boją się realizacji. Bo jeżeli ja zrealizuję swoje marzenie i wyjadę do obcego kraju, to o czym ja wtedy będę marzył? Jeżeli ja kupię sobie domek z ogródkiem, zasadzę róże, to o czym ja wtedy będę marzył? O podlewaniu róż? Jeżeli ja kupię sobie samochód i będę jeździł tym samochodem, to co się stanie z moimi marzeniami? Człowiek bez marzeń może być bardzo, czuć się bardzo pusty. I ludzie wolą, w większości ludzie wolą marzyć, niż realizować marzenia. I kochani, jaka jest możliwość znalezienia rozwiązania tego potwornego problemu, że ogromna większość z nas stoi w miejscu i nie realizuje swoich marzeń? Po prostu należy zacząć marzyć o tym, co zrobię, jak spełnię swoje marzenia. I dlatego, kochani, proponuję wam, przestańcie marzyć o tym, co chcecie osiągnąć. Zacznijcie marzyć o tym, co zrobicie, jak osiągniecie swój cel, swoje marzenia. I ja marzę o tym, że ten filmik umieszczę w internecie, a potem nakręcę następny i wam wyjaśnię, co nowego odkryłem.